Cześć! Jeśli trafiłeś na ten film, to zapewne kupiłeś już produkt na sklepie Akademii Keyboardu, jakim jest moje nowe dziecko, czyli folie ochronne na panele instrumentów i folie ochronne na wyświetlacze keyboardów. Jeśli nie, to być może po tym odcinku zainteresuje Cię zakup tego produktu. A w tym właśnie filmie pokażę Ci w kilku prostych krokach, jak zamontować, zaaplikować nasze folie na panel instrumentu oraz folie ochronne na ekran. Na sam początek troszkę o samym produkcie. Jeśli chodzi o folie ochronne na panele instrumentów, są to folie wykonane oczywiście z folii przezroczystej. Producent folii to jest Oracle. Grubość takiej folii to jest 100 mikronów, przez co jest bardzo cienka, jednocześnie wytrzymała, przezroczysta. Jest, uwaga, klejowa, ale klej to jest poliakrylan na bazie wody, więc możecie być spokojni, jeśli chodzi o Wasze nadruki, napisy. Odpowiadam na pytanie, nic tutaj nie złazi. Testowaliśmy już na kilku instrumentach. Sam takie folie używałem praktycznie ponad miesiąc czasu, potem je zrywałem. Jak robiłem projekty, to kilkukrotnie drukowałem, naklejałem, zrywałem, nic nie schodzi. Zresztą nasz PA4X kolegi Mariana i SD9, który pożyczył mi, jest jako pierwsze instrumenty w Polsce w całości oklejony naszymi foliami ochronnymi. Jeśli chodzi o te produkty, udzielamy Wam 2 lata gwarancji na trwałość tych elementów, natomiast powiem Wam tak, możecie być spokojni, aplikujecie raz i macie z tym święty spokój. Dość z powycieranym lakierem na Genosie, dość z powycieranymi cyferkami, napisami, które tak łatwo niestety z tego modelu znikają, ale też wiem, chociażby na innych instrumentach ten lakier jest czasami słabej jakości. Nie będę już wymieniał konkretnie, na których sami używacie, sami wiecie, jak to wygląda na Waszych instrumentach. Dzięki tym produktom będziecie mogli zabezpieczyć panel swoich instrumentów przed porysowaniem i, co najważniejsze, ekrany, o które tak wielu dba i nawet chałupniczymi metodami widziałem, robicie sami jakieś folie ochronne. Teraz już nie musicie, bo folie ochronne na ekrany będę produkował również dla Was na dowolny praktycznie wymiar. Wystarczy w tym celu skontaktować się z nami, napisać nam maila czy też wiadomość na fanpage'u Akademii Keyboardu i wykonam dla Ciebie taką folię ochronną na Twój ekran urządzenia czy też instrumentu. Folie nasze są dość grube, wytrzymałe, kleją się bez problemu i, co najważniejsze, pojemnościowe wyświetlacze dotykowe czy te nowoczesnych technologii w każdym bądź razie działają bez najmniejszych problemów, nie ma żadnego opóźnienia i zmiany reakcji na dotyk. Identycznie reaguje wyświetlacz z folią jak bez folii. Delikatnie gorzej może się to zachowywać pod słońce, no ale sami wiecie, że nie ma folii, która pod słońce wygląda, jakby jej po prostu nie było. Ale przezroczystość tej folii to praktycznie 99%, więc o to nie ma się co bać. Do każdego zestawu folii, pełnego zestawu folii, a także samej folii na ekran, dorzucamy Wam płyn do czyszczenia instrumentów. Jest to taki sam płyn, jak sprzedajemy w większym opakowaniu, natomiast tutaj macie dla tych, którzy nie kupili produktów na Akademii Keyboardu, naszych ściereczek i płynów, dostajecie płyn do odtłuszczenia całej powierzchni, do wyczyszczenia ekranu, gdyż zależy mi na tym, aby ta aplikacja przebiegła bezproblemowo, żebyście mieli te produkty zrobione i zaaplikowane przede wszystkim jak najlepiej. Do tego dodajemy Wam ściereczkę. Nie będzie to taki duży element, ale będzie to mniejszy skrawek, który pozwoli Wam spokojnie, jednorazowo wyczyścić cały panel instrumentu i ekran. I tutaj bardzo ważna uwaga. To jest jeden z najważniejszych etapów, jeśli chodzi o aplikację folii. Przygotowanie powierzchni. Ten płyn jest na bazie IPA. Pozwoli Wam on odtłuścić powierzchnię, usunąć tłuste plamy i, co najważniejsze, nasza ściereczka nie pozostawia po sobie żadnych... kłaczków, że tak to nazwę, małych frędzelków materiału. Nie wycierajcie instrumentów czy ekranów ręcznikami papierowymi, gdyż one zostawiają multum małych frędzelków i potem pod foliami. To bardzo widać. Mniej to widać może na tej folii, jeśli chodzi o panel, bo tutaj ta folia jest klejem, natomiast to będzie widać, ale najbardziej obawiam się o Wasze naklejanie folii na ekran. Tutaj musicie się do tego przyłożyć stokroć, żadnego małego włoska. Jeszcze drobna uwaga. Jeśli podczas aplikacji folii, nie daj Boże, coś Ci się uszkodziło, rozciągnęła Ci się, czy uszkodziłeś folię na ekran,
a kupowałeś u nas cały pakiet folii, napisz do mnie wiadomość na sklepie, czy na fanpage'u, czy na maila. Za ułamek ceny wyślę Ci pojedynczy element, który uszkodziłeś. Być może w trakcie eksploatacji, po kilku latach najszybciej, albo przy aplikacji, za ułamek ceny dostaniesz ode mnie jeden gotowy element, który uszkodziłeś podczas aplikacji. Naprawdę zależy mi na tym, żebyście byli z tematu mega zadowoleni. No to cóż, przystępujemy do aplikacji. Na sam początek wyczyszczę panel instrumentu dosłownie bardzo, bardzo dokładnie, bo ten instrument stał tydzień czasu praktycznie bez pokrowca. Trochę się okurzył, ciągle przemierzałem do niego folię, bo jest to temat naprawdę, naprawdę dobrze przygotowany. I co najważniejsze, w Genosie trzeba ściągnąć gałeczki, gdyż są one poszerzone. W innych instrumentach na razie zrobiliśmy na PA4X, na SD9, na SX900 i 700, tamtych gałek raczej ściągać nie trzeba, z tego co pamiętam. I jeszcze jedna uwaga dotycząca jakości tych produktów. Produkty te zostały stworzone w całości przeze mnie. W tym małym, jak to mówicie, wchodzicie do pokoju, jeżdży taki duży ten pokój na zdjęciach wyglądał, teraz jest taki mały. W tym małym pokoju przy użyciu tego narzędzia, ploteru tnącego powstały te folie. Są to produkty dopracowane w każdym najmniejszym detalu, gdyż nie robię tego ze skanerów 3D, nie robię tego ze zdjęć z internetu, ktoś mi wysłał wymiary guzików, nie. Instrument jest u mnie, robię szablony, przymierzam, dopiero potem wykonuję ostateczny produkt, który jest sprawdzony na danym instrumencie i sprzedaję go dalej. Jeśli chcielibyście okryć swój instrument folią ochronną, a nie ma go w ofercie, napiszcie do mnie wiadomość. Myślę, że coś możemy razem poradzić. No niestety będę potrzebował Twój instrument, ale gwarantuję Ci, mogę zaaplikować tę folię od razu na ten model i będziesz z tematu mocno zadowolony. Więc teraz już przystępujemy do aplikacji naszych produktów ochronnych. Możemy przystępować do aplikacji samego produktu. Słuchajcie, folia ma dwie warstwy. Folia właściwa, ta taka błyszcząca, ona jest wierzchnią warstwą i folia z kratką, jest to część tylna, opisana również na folii będzie jako tył. Tą folię z kratką z tyłu delikatnie podważacie, odchylacie kawałeczek, tak żebyście nie pobrudzili tej folii czystej. I tutaj naprawdę zalecam delikatność i postaranie się, bo jak to dobrze zrobicie, tak to będzie potem Wam służyło i wyglądało już latami. I przystępujemy do aplikacji. Słuchajcie, folia ma po pół milimetra luzu z każdej strony po to, żebyście mogli sobie to dobrze przyłożyć, dobrze przymierzyć i żeby nie było żadnych problemów z dobrą aplikacją. Do tego wykorzystajcie teraz tą żółtą super ściereczkę malutką i możemy śmialutko fragment po fragmencie delikatnie dociskać i naklejać tą folię. I odsuwamy tą warstwę pod spodem i jeździmy góra-dół, dociskając folię do ekranu Waszego instrumentu. Jak Wam jakiś się tutaj babolek zrobił, to cofacie, odchylacie jeszcze raz i naklejacie to powtórnie, aż wyjdzie jak najlepiej się dało.
Więc słuchajcie, folię mamy na miejscu. Udało mi się bez jakichś wielkich artefaktów ją nakleić. Mam tutaj dosłownie jedno, dwa, takie trzy małe miejsca, pod które gdzieś tam coś wlazło, ale mówię, tego nie da się nigdy zrobić idealnie. A rozwiązanie jest i tak 100 razy lepsze niż jakiekolwiek domorosłe metody na naklejenie folii ochronnych. No i powiem Wam szczerze, że pod światło też to wszystko wygląda całkiem ok. Na pewno lepiej niż ta folia, którą miałem naklejoną na instrumencie, jak kupowałem instrument, bo mój egzemplarz był zaklejony właśnie folią ochronną na ekranie. I delikatnie, słuchajcie, delikatnie sobie to dociskamy. I ta folia nam się tutaj praktycznie sama na tym panelu ułożyła. Do tego teraz weźmiemy naszą żółtą ściereczkę, którą można sobie mocniej już podociskać, żeby nie, daj Boże, nie dotknąć tej folii paznokciem, nie przejechać. Ona jest ochronna, wiadomo, natomiast ochroni Wasz panel, ale może sama się gdzieś tam wgnieść, rozciągnąć punktowo, przegrzać i będzie nieładnie wyglądać. Potem już możecie się z nią obchodzić ostrzej, ale przy montażu chociaż się przyłóżcie. Dobra. Ta siedzi, założymy sobie pokrętełka.
Jak widzieliście, instrument mamy już cały oklejony, cały zabezpieczony, przynajmniej te najczęściej używane przyciski, a uwierzcie mi, widzę po sobie i po innych użytkownikach, bo z wieloma to konsultowałem, które w danych modelach się najczęściej używa. I serdecznie dzięki tam chłopakom za pomoc z SD9 i z PA4X, za podsyłanie fotek z użytych paneli instrumentów. Kochani, jeszcze raz na koniec podsumowanie. Jak widzicie, niektóre dłuższe fragmenty naklejam sobie tylko początek, bardzo dokładnie przymierzam, następnie odrywam całą, dopasowuję, upuszczam, nie dociskam mocno, sprawdzam, czy się dobrze rozchodzi, w kilku miejscach delikatnie klapnę. Jak widzicie, że gdzieś zaczyna się jakiś banan robić, bo jest dłuższy element i się schodzi, to można sobie podnieść i delikatnie to podociskać. Dociskamy od zewnątrz, od środka na zewnątrz, żeby wypychać bąbelki powietrza i żeby Wam folia się nie rozciągnęła, nie zrulonowała, nie pogięła, no bo będzie to brzydko wyglądać. Słuchajcie, ja jestem naprawdę mało zręczny manualnie, jeśli chodzi o takie rękodzieło artystyczne. Tutaj szefowa przoduje w te kwestie i celowo zrobiłem to ja. Udało mi się za pierwszym razem bez żadnej wpadki, żadnej folii nie uszkodziłem, nakleiłem, no praktycznie tak równo, że nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o ekran, tam jeden czy dwa małe babolki, ale to nigdy się nie uda zrobić tak idealnie i tym się naprawdę nie przejmujcie. Lecz jeśli postępowalibyście nad wyraz niedelikatnie z tą folią i rozciągnęlibyście, uszkodzilibyście, czy byście się po prostu mocno na to wkurzyli, napiszcie do mnie za ułamek ceny, wyślę Wam jakiś jeden uszkodzony element, który Wam tam udało się przy montażu uszkodzić. Jeśli macie problem, zapraszam do Studia Akademii. Wykonam dla Was taką usługę oklejenia dowolnego instrumentu, jaki tylko sobie wymarzycie i będziecie chcieli. Tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Cześć!